Hej, cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Tori152 i moi drodzy, witam Was w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w Gothic 2 Odyseja. Moi drodzy, ogłoszenia parafialne na sam początek. Jak widzicie, mam wbity nowy poziom. Mam 10 punktów nauki i mamy troszeczkę inną pulę złota i więcej o eliksirki. I nawet nie tylko o eliksirki, ale o składniki tutaj jakby do gotowania i o rośliny. Pytanie brzmi, skąd wziąłam aż 5 złoczych korzeni, jakim cudem mam nagle 16 goblinich jagód i 7 szczawy królewskich oraz te potki. Już Wam powiem, moi drodzy. Mianowicie, z poradnika do Odysei, z którego korzystam do wykonywania zadań, również jest tam poradnik do wyszukiwania roślin. I okazuje się, że tutaj na Athanos bardzo ładnie są pochowane rośliny do bonusów stałych, właśnie między innymi smocze korzenie, goblinie jagody, czy na przykład szczawy królewskie. Więc udało mi się je zdobyć. Ja nie będę Wam pokazywała, gdzie to wszystko znaleźć, jeżeli chodzi o to, jakby żeby to robić na odcinku. Po prostu podlinkuję Wam w opisie tego filmu i w komentarzu pod tym filmem link do poradnika, typowo od roślin i tak dalej. I tam są też właśnie odnośnie eliksirów, więc tam możecie znaleźć wszystko. Są też zdjęcia pokazowe, gdzie to znaleźć, więc ja, tak jak mówię, umieszczę to. Dlatego, że no, nie powiem, mogłoby się wydawać, że do tych miejsc się nie da legitnie dostać, tylko Marwinem, ale wierzcie mi, da się tam dostać normalnie, tylko żeby tam dotrzeć, to naprawdę trzeba wiedzieć, że tam coś jest. Bo to jest pokrywane naprawdę w bardzo takich dobrych miejscach. Pokażę Wam też miejsce, gdzie podekspiłam, z wyjątkiem ekspienia w bardzo legitnym miejscu, ale to już jak będziemy praktycznie stąd wypływać. Okradłam sobie też tutaj zbrojownię i sprzedałam stąd rzeczy. W ogóle sprzedałam parę dobrych rzeczy, które gdzieś tam znalazłam i w ogóle nawet te akwamaryny czy czarne perły. Uznałam, że to sprzedam. Jak będziemy kiedyś potrzebować czarnych pereł, no to myślę, że one nam gdzieś dropną, ewentualnie się je kupi, ponieważ potrzebowałam gotówki na to, żeby właśnie wykupić składniki do gotowania, które nam się przydadzą, między innymi gdzieś tam chili, ziemniaki, gruszki. Kupiłam też przepis na kompot gruszkowy, który podobno daje nam siłę. No, także tego naprawdę, wierzcie mi, było od cholery. Mamy też jaja topielców dodatkowe. Powiem Wam, gdzie je znaleźć właśnie. Ale to później. Mamy do pogadania jeszcze z paroma osobami, więc to zróbmy przed opuszczeniem tego miejsca. Herbrand chyba nie chce z nami gadać, ale tak, powinniśmy porozmawiać z Herbertem, z Ralfem i z Oliverem. Jest godzina 18:30, tu jest Marbot w ogóle. Zobaczymy, kto jest tutaj. Tutaj też panowie sobie grają prawdopodobnie. Nie musisz mi tego mówić. W właśnie kości, więc też trzeba będzie to zrobić. Jest Herbert, porozmawiajmy z nim. Hej, ty. O Jezu, nie to, matko boska. Powinien był wiedzieć lepiej. Dlaczego obraziłeś Wenzela? Co? Już nie chcę. Czego ty chcesz? Słuchać. Przestań pleść bzdury, rozumiesz? Powiedziałeś Wenzelowi, że jest starym gadułą i że powinien zczeznąć. Właśnie, człowieku. Ten kretyn działał mi już na nerwy. No i co z tego? Mam głęboko w tyle, co tam ten stary dziad sobie o mnie myśli. I tak ten człowiek jest niespełna rozumu. Całkiem szalony. Nigdy by mi nie A przy okazji, ty też zaczynasz działać mi na nerwy. Więc zostaw mnie w spokoju. Nie możesz mi tego mówić. Tak, tak. Szkoda tylko, że ty nic nie rozumiesz. Nigdy by mi nie przyszło do głowy. Dobra, podejdźmy sobie do Valrama. Pogramy sobie w kości z nim. Czy ja mam założone kości jako amulet? Mam, to świetnie. To ja w międzyczasie, jak będziemy sobie z nim grali, Wam powiem jeszcze parę rzeczy. Rzuć kostką. Ogólnie to zadanie ze starą biblioteką i ze starymi dziejami nam się troszeczkę zbagowało. Ono powinno już być wykonane. Niestety nie jest. Dwójka. Ah, verdammt, das gibt's doch nicht. Eine dämliche Eins. Ja, mit den Goldstücken. Hier hast du sie. Wow, udało nam się wygrać kolejną partyjkę. Tutaj warto podchodzić co jakiś czas i grać, bo wiecie, to jest niby randomowe, ale ja nie chcę przegrywać swoich pieniędzy, bo nie dostajemy, a nie, dostaliśmy jednak gotówkę. Dobra, Oliver mi jest jeszcze potrzebny i Ralf. Co ciekawe, Ralfa tutaj nie ma, bo on najczęściej tutaj przebywa.
Być może nie o tej godzinie po prostu i to dlatego. Dzisiaj uda nam się na pewno przejść do drugiego rozdziału i myślę, że uda nam się z Athanos wypłynąć, ponieważ nie zostało nam nic więcej do zrobienia. Nie, no nie ma tutaj Ralfa. Dobra. To podejdziemy sobie jeszcze raz może do Valerama. I pograjmy trochę w te kości. Witaj. Jest to trochę zbugowane, jeżeli chodzi o ten interfejs, ale no, niech będzie. Widzicie, nasz bohater szuka krzesła nie wiadomo gdzie i tak dalej, i tak dalej. I rzuca w... Dwójka. A verdammt, das gibt's doch nicht. Eine dämliche... Dobra, ładnie. Dobra, na razie myślę, że go jednak zostawię. Będziemy sobie tak dawkować. Jeszcze jest jedna rzecz, którą chciałabym zrobić, a konkretniej pociąć sobie drewno, zanim wypłyniemy, bo potem nie będzie za bardzo miejsca, gdzie to robić. Rano Ralf powinien być tutaj. Gdzieś. No jeszcze śpi, ale dobra, możemy z nim pogadać, żeby to mieć z głowy. No cóż, niebawem udaję się w drogę. Życzę ci wszystkiego dobrego. Co ty mówisz? Nie mogę w to uwierzyć. Naprawdę nas opuszczasz. Człowieku, bardzo mnie tym zmartwiłeś. Teraz na tej wyspie zrobi się jeszcze nudniej. No, teraz nawet nie wiem, czy jeszcze kiedyś się spotkamy, przyjacielu. Ale co by się nie stało, pamiętaj, tu, na Athanos zawsze będziesz miał przyjaciół. A teraz zrób tak, abyś w końcu dostał się na ten swój cholerny statek. Uważaj na siebie, Ralf. Będę o tobie pamiętał. I głowa do góry. Myślę, że pewnego dnia tu wrócę. Obiecuję to. Dobra, to przebiegniemy się, póki mamy taką porę dnia, jak mamy, sobie to drewno pociachać, bo Olivera jeszcze tutaj pewnie nie będzie, a nam trochę z tym drewnem czasu minie. Musimy wyjść poza obóz, ponieważ tam był pieniek taki typowy do drewna. No, powiem wam, że na tej wyspie jest bardzo dużo miejsc, gdzie wydaje się, że nic nie ma, ale tutaj po prostu trzeba chodzić wszędzie. Nawet po tych wszystkich tutaj skałach, pagórkach i tak dalej. Najlepsze jest to, że właśnie tutaj się da po prostu wejść. Dobra, pieniek, mogę użyć pienika. Powinnam mieć siekierę, mam. Rozłup. Aha, co? Miałam jeden kawałek drewna tylko? Okej. Dobra, piłujemy drewno, bo nam się to na pewno przyda. Jeszcze nie umiem wykonywać jakby... Znaczy nie wiem, co mi potrzeba do wykonywania w sumie bełtów. Ale udało nam się tutaj drewno przynajmniej sobie popiłować. Z Valeramem nam tylko została ta gra, właśnie, bo tutaj się zrobiło aktualnione w sumie rzeczy. Ale to zadanie już się nie wykona i stara biblioteka też nie. One powinny być już wykonane, a niestety nam się pobagowały. Bywa i tak. One nie będą ani anulowane, ani wykonane w momencie, gdy przejdziemy do drugiego rozdziału, więc jest chyba okej. Okay. Prześpijmy się tak do godziny, żeby każdy był na swoim miejscu. Nie wiem, czy to dobre ujęcie tego wszystkiego jest. Być może Oliver już jest tutaj na dole. Jest. Ludzie gadają o tym i o tamtym. Chcę się z tobą pożegnać. Tak, już słyszałem, że zostałeś wybrany spośród wszystkich kandydatów. Trochę szkoda, bo już zdążyłeś wyrobić sobie dobrą markę na Athanos. Tu od dawna nikt tak wszystkich nie poruszył. Obawiam się, że teraz będzie tu jeszcze nudniej. Ani topielców, ani wilków, ani przemytników. W każdym razie, życzę ci wszystkiego najlepszego, Rolandzie. Nie zapominaj o nas. Jeśli bogów będzie taka wola, może jeszcze się spotkamy. Dobra, to tak tylko, wiecie, w gwoli takiej formalności. Jeszcze jest Bruno. Myślę, że sobie damy w siłę kolejne punkty. Strzelać z kuszy. Chyba, że w tą kuszę byśmy zainstalowali. Albo w broń jednoręczną. W sumie możemy sobie dać dyszkę. Nic tego nie zmieni. Tak, obyło się bez przeskakiwania żadnego progu. 28%. Ósemkę mamy z bonusu z broni. Jak coś.
Idziemy się przekimać troszkę i poczekamy, aż Valeram się znowu pojawi, żeby z nim zagrać dalej sobie w kości. Widzę, że tutaj ludzie jeszcze śpią. Do której się przespałam? Nie no, dziwne. Znaczy w sumie nie dziwne, że Ralph śpi, ponieważ on, jak pamiętacie, teraz prawi nocną wartę za Flinta. Trzymam się od tego z daleka. Jeszcze musimy się przekimać. Sam tak musisz o tym pytać. Mogę ci opowiedzieć. Mogę w tym łóżku u Ralfa, bo już mi się nie chce, wiecie, spać kolejny raz. Gdzie indziej, do wieczora. Powinni już grać tutaj w tej kości. Niech żyje król! Dobra, grają, także my też zagramy. Rzuć. Dobra, będziemy to przewijać, bo to długo trwa. O, pięknie. Uda się już. Haha, widziałeś. Szóstka. O, verdammt, eine 2. Herr mit den Goldstücken. Jetzt habe ich mein ganzes Gold verloren. Ganze 200 Goldstücke. So ein Pech. No i super, udało się wykonać zadanie? Udało się. No to co, możemy już chyba ruszać. Znowu się zbugowałam. Okej, udało się. Prześpimy się do rana. Konkretnie może nie do świtu, ale do rana. I ruszamy do wioski. I opuszczamy, moi drodzy, Athanos. Nasze łóżko już nie będzie naszym łóżkiem. Wydaje mi się, że zebraliśmy wszystko. Kupiliśmy wszystko, co trzeba. Okradliśmy wszystkich, co trzeba. Już się nie da tego zrobić lepiej. Miałam wam jeszcze to miejsce pokazać, gdzie sobie podekspiłam. Z wyjątkiem miejsca, gdzie byliśmy już. Ponieważ jest takie, gdzie już byliśmy. Mianowicie ta wyspa, na przykład Kretoszczura, no nie? Wiecie co, zróbmy tak, F10 i ja wam pokażę zaraz to miejsce. Przyspieszmy sobie czas i tutaj, tuż za rogiem, jest bardzo ciekawe miejsce. Albo nie tutaj, tutaj chyba za tym. Bo tutaj są właśnie takie skały dziwne. Tutaj jak sobie popłyniemy, to tutaj jest takie oto miejsce, taka pieczara. Tam na górę jak wejdziemy, to można zdobyć jeden właśnie ze smoczych korzeni, konkretnie tutaj. A tutaj na dole są samice topielców, które mają jajka też ze sobą. No ja niestety tutaj umarłam, ale to i tak chciałam wam tylko pokazać. Więc to tak w skrócie. Także już tam nie będziemy szli, a tym bardziej umierali. Tutaj jeszcze możemy znaleźć smołę jedną. Lokatorka sobie załączymy. I co? Musimy znaleźć tego gostka, no nie? Mieliśmy zadanie, które jest przed totalnym wypłynięciem w sumie. Tu są jeszcze pojedyncze rośliny. Uprzedzając wasze pytania, tutaj nic nie ma na tej górce. Przynajmniej ja nie znalazłam nic ciekawego. Chyba, że może jakiś korzeń leczniczy jest, ale tego już nie wiem. Tego już się nie dowiem. Tutaj mamy typka, którego potrzebowaliśmy znaleźć. Siema, Knut. Witaj. Czego tu szukasz? Idź sobie! No i to jest wszystko. Musimy teraz donieść Erikowi, że go znaleźliśmy. I na tym się w sumie kończy całe zadanie. No nie trudno go znaleźć, szczególnie, że to jest jedyne miejsce, gdzie nas jeszcze nie było. Także banalna sprawa. Smoła się przyda, więc wiem, że smoły nie należy sprzedawać. Prawda jest taka, że akwamaryn też by się przydał, no ale już akwamaryn sprzedałam, niech będzie. Trudno. Idziemy porozmawiać z Erikiem. I wypływamy, moi drodzy, już. Witam. Znalazłem Knuta. Wystarczy iść ścieżką prowadzącą od statku w górę. Na samym końcu znajdziesz Knuta, który siedzi tam spokojnie na ławeczce. To ci próżniak. W tym czasie, kiedy cała załoga pracuje w pocie czoła, to on sobie odpoczywa. No, już ja go urządzę. Ale teraz nie mam na to czasu. Później się tym zajmę. Prawie ukończyliśmy przygotowania do odpłynięcia. Porozmawiaj z Gernotem.
Znajdziesz go na tylnym pokładzie statku. O wszystkim innym dowiesz się, gdy wypłyniemy w morze. Witam. Jestem nowym marynarzem i... Kto? Co? A, tak. Posłuchaj, w tej chwili nie mam dla ciebie czasu. Wszyscy teraz jesteśmy bardzo zajęci, ponieważ statek wkrótce odbija od brzegu. Najlepszą rzeczą do zrobienia jest teraz udanie się do pokoju i położenie się spać. Oto klucz do drzwi. Kiedy już odpłyniemy, zdejm drugie myje z zawiasów. Już są tak stare, że nie ma z nich żadnego pożytku. Ale na razie niech tam będą. Idź. Pogadamy, gdy wypłyniemy w morze. Wtedy wszyscy będą mieli czas, aby cię poznać. Moi drodzy, rozdział drugi, Flota Orków. Wow, jak ja lubię tą muzyczkę, jak się rozdział zaczyna, to ja mam zawsze takie ciarki, że kurczę no, to nie te drzwi, to są drzwi na dole. To jest ostatni dzwonek, moi kochani, żebyśmy jeszcze wrócili na jakby tutaj pobliskie tereny i sobie powykupowali różne rzeczy i znaleźli. Mamy aktualizację zadania Paladyn. Gernot dał mi klucz do pomieszczenia załogi. Najpierw powinienem się położyć. Mam z nim porozmawiać później na pełnym morzu. Zostało nam zadanie Rusznikarz, które wykonamy dopiero w czwartym rozdziale. Cenny olej to też czwarty rozdział. Dzienniki Xardasa to jest trzeci rozdział. List do rodziców to jest trzeci rozdział. I tajny cel podróży to jest końcówka drugiego rozdziału. I ojejku, i to jest wszystko, co... Bez właściwego klucza nigdy tego nie otworzę. Drzwi? Niech żyje król! Nikt się tego nie dowie. To do czego ja dostałam klucz? Może faktycznie do tych wyżej drzwi? Tego nie da się otworzyć. To może do tych? Tak jest. I mamy to. No i co, moi drodzy, jesteśmy na morzu. Witaj. Więc oto jestem. Świetnie. Mam nadzieję, że się na tobie nie zawiodę. Obiecuję, że tak się nie stanie. Mam taką nadzieję. Podczas selekcji kandydatów do załogi okrętu wybrałem właśnie ciebie. Sądzę, że podczas służby na pokładzie dasz z siebie wszystko. No i jeszcze pochodzisz z Khorinis. A zresztą, nie będziemy teraz o tym rozmawiać. Twoimi przełożonymi na pokładzie są rycerz Gernot i bosman Harald. Będą wydawać ci polecenia i zajmować się twoim szkoleniem. I jeśli będziesz miał jakieś pytania, możesz zwracać się do nich. Ale rozumie się, że pozostali członkowie załogi też udzielą ci pomocy, jeśli zajdzie taka konieczność. Ja, niestety, będę niedostępny, ponieważ Lord Baldwin dał mi inne zadanie. Ale sądzę, że i beze mnie z wszystkim sobie poradzisz. W każdym razie, życzę ci sukcesów w pracy. Będzie lepiej, jeśli natychmiast udasz się do Haralda. Na pewno już na ciebie czeka. No dobrze, no to zaraz do niego pójdziemy. Ja sobie tylko posprawdzam, czy czegoś tutaj nie ma. Ciekawego. Jest łyżka i jest na przykład Albin. Ale myślę, że najpierw faktycznie porozmawiajmy z osobą, z którą trzeba porozmawiać. Mieliśmy iść tutaj do gościa na dole, tak? Nie musisz mi tego mówić. Mamy Haralda.
A, to ty, ten nowicjusz, którego wynajęli na ETH Anos. Nazywam się Harald, jestem bosmanem na Albatrosie. Nazywam się Roland i najałem się na okręt Albatros, aby zostać paladynem. Co? Paladynem? Próbujesz się ze mnie naśmiewać? Gdzież bym śmiał? Naprawdę chcę zostać paladynem. Czyżby? Poważnie. No cóż, to szlachetne, ale na to trzeba ciężko zapracować. Jestem gotów wykonywać każde zadanie, które zostanie mi powierzone. No, skoro jesteś tak poważnie nastawiony, to na początek musisz zaprezentować wszystkim, jaki z ciebie będzie doskonały marynarz. I dopiero gdy staniesz się bosmanem, twoje pragnienie przyjęcia do paladynów będzie traktowane poważnie. Tylko jeszcze więcej kłopotów. Co muszę zrobić, aby zostać bosmanem? Przede wszystkim, musisz przekonać czterech naszych najbardziej doświadczonych marynarzy o swoich umiejętnościach. Kim oni są? Pierwszym będę ja. Drugim jest Kowal Hauk. Następny będzie nawigator Halar, a potem Wolfgang, zarządca ładowni. Jeśli zdołasz nas wszystkich przekonać, że jesteś godny tego, to będziesz miał szansę zostać bosmanem. W każdym razie, ostateczną decyzję w tej sprawie podejmie Lord Baldwin. Tylko niech ci nie przyjdzie do głowy, aby niepokoić Lorda Baldwina swoimi pragnieniami. Jeśli będziesz coś od niego chciał, to zwracaj się do paladynów Gernota i Ganeluna. Najlepiej do Gernota. Ganelun niezbyt lubi obcować z szeregowymi marynarzami. Co muszę zrobić, abyś oddał głos na mnie, bym mógł zostać bosmanem? Powinieneś gorliwie pełnić służbę na statku i zdobyć szacunek całej załogi. Dopiero wtedy zasugeruję Lordowi Baldwinowi, aby mianował cię drugim bosmanem. A jeśli będą inni kandydaci, twoje mianowanie to tylko szansa. Chcę się wykazać. Jest coś do zrobienia na statku. O, jest tego sporo. Na początek pozamiataj pokład. Nie mówisz tego poważnie, prawda? To jeszcze jak poważnie, mój chłopcze. Albatros to okręt wojenny. I tutaj każdy robi to, co jest mu zlecone. Więc ruszaj do roboty. Miotłę znajdziesz w kajucie w dziobowej części pokładu. Nie można na tym polegać. No dobrze. No to rusz się. Jeszcze sporo pracy przed tobą. A dostanę taki sam ubiór jak twój. Oczywiście. Wręczam ci go w imieniu Lorda Baldwina. Noś go z honorem. A swój stary pancerz oddaj mi. Niestety, w czasie wojny, trudno znaleźć speców do ich wykonania. Jak wyglądają sprawy na kontynencie? Jednym słowem, katastrofa. Orkowie przejęli całą Myrtanę. A stolica? Szczerze mówiąc, nie wiem. Kiedy odpływaliśmy, to widzieliśmy, jak cała armia tych stworzeń oblega miasto. Jeśli wziąć pod uwagę stosunek sił obu stron, to nasi żołnierze nie mieli zbyt dużych szans na zwycięstwo. Ale Lord Baldwin podzielił się z nami informacją, że król ma tajny plan obrony stolicy, na wypadek krytycznej sytuacji. Ale co to za plan, nie mam pojęcia. W każdym razie, orkowie sprawują rządy w całym kraju. Wojnę można uznać za przegraną. Obawiam się, że ta cała misja nie ma już sensu. Po co gdzieś płynąć, skoro wszystko stracone? Król przypuszcza, że orkowie zabiorą się teraz za duże wyspy. Na Chorinism i na innych wyspach, orkom nie udało się jeszcze zapanować. Oprócz tego, widok naszego statku dodaje sił ludziom, pokazując im, że królewska flota nadal istnieje. A jeśli nawet cała flota, to tylko nasz Albatros, ludziom potrzebna nadzieja, aby kontynuować walkę. Ale czy to wystarczy? Teraz, gdy magia run została zniszczona. Co? O czym ty mówisz? Magia run została zniszczona. Tak, prawie całkowicie. Tylko kamienie teleportacji jakoś nadal działają. Więc Sejan to przede mną zapił. Sejan. Kto to taki? Nikt ważny. Mógłbyś mi powiedzieć więcej o tym, jak magia runiczna została zniszczona? Jak? Nie mam pojęcia. Prawdopodobnie, przy pomocy jakiejś magii. Podobno Ardas jest w to zamieszany. Ardas. Dawny naczelny mag króla. Ten sam. Teraz jest naczelnym przywódcą orków. Tak więc najprawdopodobniej jest temu wszystkiemu winien. Niech Dymos ukaże tego zdrajcę. Możesz mi powiedzieć, dokąd płyniemy? Nie, ponieważ Lord Baldwin trzyma to w tajemnicy. Ale mam przypuszczenia. Jakie masz przypuszczenia? Chodzi o walkę z orkami. Teraz, kiedy oni oblegają Engard, nasza ważna i tajna misja musi być z tym związana. Królestwo zmierza ku upadkowi.
Orkom zostało niewiele do zdobycia stolicy. I wiem, że z osobistego rozkazu króla Erchaobara, Baldwinowi polecono natychmiast wypłynąć w morze na Albatrosie. Ale po co tu jesteś? Jeśli chciałeś się wykazać, to mogłeś to zrobić na Etechaanos. Nie sądzę, nawet jeśli twierdza wyspy Etechaanos ma bardzo ważne znaczenie strategiczne. Na Etechaanos od dawna nic ważnego się nie działo. Ostatnie kilka miesięcy stałem na posterunku i konałem z nudów. To dlatego natychmiast się zgłosiłem, jak tylko usłyszałem o rekrutacji na Albatrosa. A kiedy okazało się, że pochodzę z Kholinis, wybór natychmiast padł na mnie. Tak. Jesteś z Kholinis. To może właśnie tam się kierujemy. W każdym razie, podczas naszej podróży, będziesz miał wiele okazji do wykazania się. Dlaczego zakotwiczyliśmy przy tej samotnej skale? Oczywiście. To tylko środek ostrożności ze strony Lorda Baldwina. Zanim udamy się w drogę, musimy mieć pewność, że w pobliżu nie ma statków orków. W tym rejonie bywa ich zazwyczaj sporo. Więc musimy być bardzo ostrożni. Mam pytanie. Już nie chcę mi się tak. O co chodzi? Dlaczego drabiny są przy maszcie przed nim? Już myślałem, że mnie o to nie zapytasz. Chodzi o to, że podczas ostatniego sztormu maszt został mocno uszkodzony. I potrzebowaliśmy drabin, aby naprawić uszkodzenia. Potem oczywiście chcieliśmy zdemontować drabiny i platformy. Ale z czasem zrozumieliśmy, że tak wygodniej włazić na maszt, niż po wantach. Kiedy Lord Baldwin o tym się dowiedział, to długo się śmiał, ale w sumie pozwolił zostawić drabiny. No i zostały, jak widzisz. To dodaje statkowi indywidualnego stylu. Jeszcze jak. Potrzebuję lepszego pancerza. Dostaniesz lepszy pancerz, gdy tylko zostaniesz bosmanem. Oprócz tego, musisz go u mnie kupić. Możesz mnie czegoś nauczyć. Oczywiście. Mogę ci pokazać, jak walczyć mieczem jednoręcznym. Sądzę, że skoro służyłeś na Etechaanos, to podstawy walki już posiadasz. Jeśli chcesz, możemy zacząć trening choćby teraz. No dobrze. I właśnie on też uczy parowania tarczą. No i tak, jesteśmy na statku. No tak, magia run, bosman, paladyn, te sprawy. Rozejrzyjmy się może trochę po pokładzie. Tutaj chyba jakiś szczurek jest. Czy coś w tym stylu. Tak jest. Już po nim. A my się zaraz przekonamy, co tutaj można zrobić. No cóż, teraz moim zajęciem jest zamiatanie pokładu. Wprawdzie, to nie mam najmniejszej ochoty tego robić. Przecież to pochłonie mnóstwo czasu. Trzeba popytać pozostałych marynarzy. A nuż któryś z nich zechce mi pomóc. Tak, to jest bardzo dobry plan, zrobimy to. Ja bym tylko chciała zobaczyć tworzenie bełtów. Okej, czyli nie mam składników do tworzenia bełtów. Czego potrzebuję? Wyrób strzał i bełtów. Okej, czyli bełty są ze stali. No dobrze. Czyli na warsztatowym będą innego typu bełty. Spróbujmy rozgrzać sobie stal. Kucie bełtów. Okej, czyli z jednego prętu wyjdzie nam 30 bełtów. No dobrze. To rozgrzewamy wszystkie pręty, które mam. Nie będę ich raczej potrzebować do niczego innego. Bełtów. Niech będzie i tak. Przydadzą nam się na pewno. Niech żyje król! Fajnie. No i pięknie.
Czyli mamy teraz bełciki 120 bełtów. W ogóle moja kusza jakimś cudem została zdjęta. Zwykły bełt. Miecz paladyna, kiepski szeroki miecz. Dobra, przejdźmy się tutaj, niżej trochę. Tam są jakieś rzeczy na dole. Tak dziwnie trochę. Mamy też Wolfganga tutaj. Widzę, że się nie gniewasz. Że sobie te rzeczy zabieram. Czy z nim chcę pogadać? No w sumie możemy z nim pogadać. Witam. Jestem Roland, nowy marynarz. No cóż, witaj na pokładzie. Nazywam się Wolfgang, jestem zarządcą ładowni. Mogę ci w czymś pomóc. Być może. Handlujesz czymś? Tak. U mnie możesz nabyć najlepszą broń, jak również różne przydatne rzeczy. Jeśli będziesz czegoś potrzebował, po prostu zapytaj. Z tego wyniknie tylko jeszcze więcej kłopotów. Co powinienem zrobić, żebyś polecił mnie na dane stanowisko? Co? Chcesz zostać bosmanem? Ale przecież niedawno najałeś się na statek. Tak, jakbym nie miał wystarczająco. Daj sobie z tym spokój. Teraz mam inne zmartwienia. Już od kilku tygodni ktoś z załogi kradnie prowiant. I choć zastawiałem różne pułapki, za każdym razem zdołał je ominąć. Zadbam o to, aby kradzieże ustały. Wtedy polecisz mnie na stanowisko bosmana. No, jeśli sobie z tym poradzisz, to będziesz miał mój głos. Mogłem ci powiedzieć wcześniej. Złapię złodzieja. To nie będzie takie łatwe. Powodzenia. Skąd bierzesz broń? Tak, od Hawka, naszego kowala. A dlaczego Hawk sam nią nie handluje? Zarządzenie Lorda Baldwina. Hawkowi i bez tego sporo czasu schodzi na kucie. Dlatego ja zajmuję się handlem. To, co się mówi. To takie proste. Opowiedz mi o załodze statku. O załodze. To mogę. Tylko o paladynach nie będę mógł ci nic powiedzieć. Się o tym dopiero teraz. Zapytaj o to lepiej Haralda, bo on zazwyczaj załatwia z nimi sprawy. Dobra, możemy się go wypytać o całą załogę. Pokaż mi swoje towary. Masz jakieś fajne bronie, masz fajne kusze. Masz też bełty. Skórzany pas ze skórzanym pancerzem. Masz trochę wytrychów. Masz surową stal. Pierścień energii życiowej, pierścień uzdrowicieli. Amulet pancerza. Już nie chcę mi się o tym słuchać. Dobra, masz też ostre bełty. Kuszę, ja mam na razie myśliwską. W sumie lekką kuszę moglibyśmy nosić, ale ona dużo kosztuje, więc na razie sobie ją daruję. I broń jednoręczna, topór obusieczny, rapier pod zręczność, kiepski miecz półtora ręczny. O, buława jest całkiem fajna. Tylko, że miecz półtora ręczny ma długi zasięg. Właśnie. Widziałam też tarczę. Stara drewniana tarcza, 300 kosztuje. Więc to będzie ten moment chyba, kiedy za niedługo się nauczymy korzystania z tarczy, żeby ją nosić przy sobie. Kończy nam się powoli czas na odcinku. Także no, cóż. Nie będę raczej już z nikim rozmawiać, ewentualnie się przejdziemy tutaj jeszcze po innych miejscach. Czy tutaj byłam na dole? Nie było mnie tutaj chyba. A no nie, nie było mnie tutaj, więc możemy zerknąć, co tutaj się dzieje. Jest jakiś kuferek. Lewo, nie. Prawo, 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 prawo. Okej, fajnie. Jakieś sreberko na sam początek. Dobra. Tam na dole są jakieś rzeczy do alchemii. Bez właściwego klucza nigdy tego tam nie się otworzy. Dostaniemy z czasem, z tego co pamiętam. To naprawdę nie mój problem. Ojeju. Tak dalej być nie może. Dobra, zaraz będę kończyła nagrywanie. Mnie to i tak nikt. Tutaj też nic nie ma, jest kucharz. A tu jest otwarte, ale tu będzie zamknięte.
Bez właściwego klucza nigdy tego nie otworzę. Tak się zastanawiam, czy nie powinniśmy też porozmawiać na przykład z Gernotem? Baldwin, czy coś chcesz ode mnie? Nie wiem. Bo to nie był Ganelun, tylko to był Gernot chyba. Bosman. No tak, służba na statku. To musimy porozmawiać z jedną osobą. Lepszy pancerz, skradziony prowiant. Czy w ogóle trzeba pogadać z ludźmi na temat tego prowiantu? Nie rozumiem w ogóle, czym on się tak przejmuje. Dobra. Staniemy sobie tutaj na dole, konkretniej tutaj, ponieważ będę chciała porozmawiać z Dandolo w kolejnym odcinku. Dziękuję Wam serdecznie za oglądanie dzisiejszego materiału. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Jeżeli tak, zachęcam Was do łapki w górę, subskrypcji, komentarza. Trzymajcie się. Ja lecę montować dla Was ten film i mam nadzieję, że w kolejnym odcinku uda nam się dostać na tamtą wysepkę. Bo fajnie by było już się tam udać, myślę sobie. Ewentualnie troszeczkę pogadamy na statku i potem wyruszymy tam. Nie przedłużam już. Przecież nic nowego. Trzymajcie się i cześć.